Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Winter Survival Simulator. Tak jak widzicie, jest to wersja demo. Wy też możecie sobie w te demo zagrać na Steamie, jest udostępnione. Natomiast ja nie wiem, jak długa fabuła jest udostępniona obecnie na Steamie. Natomiast jest to ciekawa gra polska, polski survival, który nawiązuje bardzo mocno do gry The Long Dark, która kiedyś była na kanale, ale ja tej gry nie dokończyłem, wtedy tam były 3-4 odcinki. Może to dobry moment, żeby wrócić do tamtej gry, po to, żeby później zagrać w Winter Survivor Simulator, jak już będzie miał taką swoją premierę, która powinna być w tym roku. Jest to taki survival z fabułą. Budzimy się gdzieś po jakiejś katastrofie, tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. Trochę tutaj jest klimat horroru, jakieś takie dziwne zjawiska paranormalne. Jest survival, zima, góry, no i właśnie polska gra. Dlatego chciałbym zobaczyć tę grę, dajcie znać od razu co, znaczy może nie od razu, tylko po obejrzeniu, co będziecie sądzić i zobaczymy, może nagramy z tego więcej odcinków, kto wie. Ale gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Ładnie graficznie też wygląda, trzeba przyznać. What the hell just happened? No dobra. Wystraszył nas niedźwiedź, spadliśmy. So cold. Teraz zobaczę ustawienia, czy możemy po polsku zagrać. Body hit, czyli no możemy mieć odmrożenia, więc będziemy musieli, no w sumie w The Long Dark jest też podobnie, będziemy musieli albo się ocieplać, albo może są takie jakieś punkty na mapie i będziemy musieli do nich dotrzeć na czas po to, żeby nasza postać nie zamarzła. No zobaczymy, co tam mamy dalej. Zaraz jeszcze szybko w ustawienia. Okej, okay. Nie można ustawić języka polskiego. Normalne, to jest demo, nie wiem jak to będzie w pełnej wersji. Natomiast zwiększyłem trochę te napisy, które się będą pojawiały pod spodem. No dobra, musimy iść w tamto miejsce. Po lewej stronie widać, jaką mamy obecnie misję. Natomiast w prawym górnym rogu widzicie ten poziom mrozu, który mamy. Oto ma kurka. Chcemy mięsa z niego zebrać. Właśnie ciekawe, jak tutaj z surowcami jest. Latarkę chyba mamy włączoną, co? Możemy, wiecie, sobie zbierać jakieś takie choineczki, patyki czy coś. Jakieś robić bronie. Czy gra bardziej nas tak prowadzi fabułą do przodu? Zobaczymy. Jakiś danger zone. Wilki. Wilcy jakieś. Kupek na spadochronie. God, I have to be careful. Sanity, okej, okay, czyli no poczytalność, czy bardziej wystraszenie. Mamy jeszcze taki poziom. Na przykład wilki mogą nas no przestraszyć, więc ten poziom sanity będzie nam rósł. Albo spadał raczej. No i jeszcze dzikie zwierzęta mogą nas też zabić. Tam dalej widać, że są wilki, tak średnio je widać. Musimy się skradać. Ale chętnie bym tego trupa sprawdził, co tam jest. Ale może jak będzie dzień. Tak, tu widać, że są wilki, patrzą sobie, czekają na jedzonko. Aż spadnie. Ja w sumie też. Jak dojdziemy do tego punktu, to chyba będziemy mogli wyprostowani dalej iść. Ale w takim lesie to strach. Tu też są wilki. A przynajmniej jeden. A ten cień, ten cień słabo jest zrobiony, bo my mamy czołową latarkę z tego, co tu widać po kamerze. Więc nie wiem, jak rzucamy ten cień, prawda? No to jest akurat niepojęte. Chyba, że nie wiem,
Nawet jeżeli ktoś by za nami szedł, to też tego cienia nie ma. Ewentualnie od księżyca mamy tutaj ładną zorzę. Dobra. Trochę się obsrałem. Trochę się tu obsrałem, ale chyba... Tam są kolejne te wilki, okej. Musimy znaleźć źródło tego ciepła, żeby nam te... Żeby nam wzrósł poziom troszkę temperatury. Zacznę się skradać. Wydaje. Dobrze wygląda gejka. Mamy tu jakieś checkpointy po kolei. One się chyba zapisują. No mamy w prawym dolnym rogu jest, że saving. Więc są jakieś checkpointy tego typu. Pewnie jak zginiemy, to one się wczytują. A tu mamy chyba jakieś gorące źródełko. Co my tu mamy? Ambient temperature. Will feel different. Natural heat sources like this geyser can warm you and save your life. Okej, okay, czyli mamy taką miejscówkę. Dobrze będzie sobie ją zapamiętać. Próbowałem mapę, ale chyba nie będzie można mapy patrzeć. No bo wiecie, jak będziemy chodzić tutaj po tym lesie, no to musimy później znaleźć takie punkty, gdzie jest ciepło. Aha, dobra, czyli temperatura to nie był nasz największy problem. Trochę dużo jest tych wilków. Gra trochę tutaj nas za bardzo steruje, ale to dlatego, że mamy, wiecie, po prostu taki początek gry. Żeby się z nią zapoznać, no to jest po prostu ten taki guidance. A później pewnie ona będzie bardziej taka... Okej. Sandboxowa. Health bar mamy jeszcze. Health bar w dolnym lewym rogu się znajduje. Wy go nie widzicie za kamerą, ale... Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, to będzie wysuwał kamerę, chociaż zaraz zobaczę, może mogę teraz. My leg. I need to take care of this. Buffs and debuffs mamy, czyli mamy złamaną teraz kostkę. Będziemy musieli się poleczyć. Po prawej stronie widać tą kostkę. Teraz zobaczę z tą kamerą. O, tak powinno być dobrze. Chyba dobrze idę, co? Musimy tam na górę się dostać, ale chyba nie możemy przejść, więc musimy tędy. Te wilki tam nad nami cały czas. Czyli tak, widzicie w lewym dolnym rogu teraz jest HP i chyba te Sanity. Takie oko, Illuminati. A po prawej mamy tą kostkę złamaną, więc jak coś tam... Okej. Okay. Czyli trochę nam się... I trochę nam się kiełbie wełbie w takim razie. Jakieś mamy dziwne halucyny. Ciekawe, co w tym domu będzie. Czy to jakiś Blair Witch Project jest, czy jednak chatka, w której można się będzie chować. Wilki tam cały czas nad nami. Mamy tu chatkę, ale widzę, że tam tutaj chyba też jest jakaś chatka. Ale wejdźmy do środka. Tak jak nam każą. Tego nie ma. Chcemy zamknąć? Right. Jakaś skrzynia. Widzę, że jakiś warsztat. Możliwe, że to będzie nasza baza wypadowa i będziemy sobie tutaj ogarniać różne rzeczy. Mamy apteczkę. To, co podnosimy, idzie do ekwipunku i z ekwipunku możemy sobie użyć. O, tak szkoda, bo nie ma żadnej animacji tego leczenia. Może będzie dodana po premierze. Co jeszcze? Kominek. Dobra, kominek chyba ogarniemy bez czytania. Light up. Nie wiem. A, mamy... Czesiwo. Dobra, to co, spać? Możemy latarkę wyłączyć. Właśnie ciekawe, czy widać gdzieś baterię, ile mi zostało na tej latarce.
A będzie jakiś crafting, zobaczcie, tutaj będzie później jedzenie i tak dalej. Wyśpijmy się. Others are doing fine, czyli na tej wycieczce jeszcze były inne osoby, jesteśmy w jakiejś wycieczce, tak? I się rozdzieliliśmy prawdopodobnie, bo tutaj nie było to wyjaśnione. Okej, czyli on chce zebrać swoje przedmioty. Retrieve your gear. Alright, alright. Nie wiem, czy mamy to zamykać, może lepiej otworzyć, może będziemy musieli uciekać. Mamy studnię, ale nie możemy z niej korzystać. Trochę mały ten kąt widzenia jest, nie? Naszej postaci, no ale... No cóż, tak już jest. Nie wiem, czy w dzień już nie musimy się tak bardzo wilkami przejmować. Musiałem się pozbyć kuriera, także idziemy dalej. Nie wiem właśnie, czy mogę się tak tutaj rozglądać dookoła, czy ta temperatura będzie mi spadać w lewym górnym rogu. O! My na lodzie, teraz uwaga, bez trzymanki. Pewnie zaraz drugą kostkę skręcę. Coś tu się na pewno zaraz dziwnego wydarzy, bo tak za spokojnie jest. No, ta animacja mogłaby być trochę ciekawsza, ale cały czas jesteśmy w demie. Pick up kantiny. Gdzie jest menażka? Find the way to your backpack. A, czekajcie, tutaj są rzeczy. Tak strasznie słabo widoczne, nie? Mogły być troszeczkę podświetlone, bo normalnie bym tego nie widział, gdyby nie było, więc boję się, że są tutaj jakieś, wiecie, porozrzucane rzeczy na mapie, ale ciężko je zobaczyć. The quickest way to quench your thirst is eating snow. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jeżeli mamy pragnienie, to jemy śnieg. Więc to nie jest problem. Możemy nawet nacisnąć G i zjeść śnieg. Akurat tutaj zimno. I przez to, że jemy śnieg, no to robi nam się coraz bardziej zimno. Musimy na to uważać. Ogólnie dobrym sposobem jest wzięcie w menażkę śniegu i schowanie ją sobie pod kurtkę, tylko tak, żeby też nam nie mroziła, ale w takim odpowiednim miejscu. W ten sposób ona troszkę się ociepli, jeżeli nie możemy akurat ogniska zrobić. Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy ja mam iść tam. W jakiś sposób mam, tak jakby pokazuje, żeby się chyba zawrócić, nie? A... No nie wiem, zaraz zobaczymy. Trochę dziwnie. Aha, bo tutaj mamy już inną drogę. Tutaj tym lodem byliśmy. Szliśmy. Ale widać, że... Szkoda, że nie możemy mapy zobaczyć, ale widać, że ta mapa będzie taka dosyć duża, rozbudowana, sandboxowa, bo tam można było pójść w różnych kierunkach. Ale no pewnie tutaj na potrzeby dema jesteśmy troszkę bardziej prowadzeni na początku. Temperatura już tak mocno spadła. Bear tracks. I see. Footprints next to it. It doesn't look good. A, pewnie pójdziemy tam, gdzie spadliśmy, tam, gdzie nas ten niedźwiedź gonił. Your instincts will show you all the additional information about your condition. Okej, okay. To toggle instinct. Czyli mamy taki wiedźmiński instynkt, tak? Okej, okay, spoko, czyli to nam pokazuje ślady, na przykład niedźwiedzia, ale... Też jakieś roślinki. O, dzika marchew. Jak mamy ten instynkt, to nie wiem, czy coś nam się konkretnego zmienia? Czy warto iść bez instynktu? No tak trochę ciemniej, więc może to trochę z dupy wygląda. Chcemy skakać? Better be careful. Mamy backpack, 12 slotów dzięki temu, a teraz mówią, żebyśmy szli za śladami niedźwiedziara, chyba musimy tędy, co? Przejść, tak mi się wydaje.
Nie mam takiego double jumpa, żeby tu wejść. A, no dobra, ścieżkę. Nie wiem, czy ja mogę jakoś sobie ognisko tutaj rozpalić, czy jestem taka pierdoła, że nie dam rady. Mamy już jakieś odmrożenia pierwsze. Gdzie ten niedźwiedź był? Tutaj. Okej. Chyba lepiej cały czas by było chodzić z tym instynktem, bo tutaj znajdujemy jakieś różne rzeczy. Z tym niedźwiedziem mamy już na pieńku, więc trzeba na niego uważać. Tam też dalej pokazuje jakieś rzeczy. I ciekawe, jak daleko sięga ten nasz zmysł, czy starczy z daleka. O, mamy źródło ciepłe, cieplaka mamy. To się nam ta temperatura, tak, urosła w tym lewym górnym rogu, ale chyba jeszcze musimy poczekać, bo mamy, zobaczcie, w prawym górnym freezing i ten pasek postaci się uzupełnia, także ile możemy tu zaczekać. Dobra, trochę też tam śniegu sobie wypiłem, zjadłem, wypiłem, nie wiem jak to określić. Troszkę się ociepliło, więc możemy iść dalej. Mam jakiś most, nie wiem, a może tutaj spadłem? Nie, no chyba tam, skoro tam był ten plecak. Tylko, że tu pewnie jest most, który nie działa. Może można go naprawić? Albo może... The trail ends here. They probably reached the other side, but now the bridge doesn't look very stable. I'll find a way. I'm just not ready yet. Okay, czyli możliwe, że tutaj nasi ziomale przeszli tędy. Ale czy warto tędy iść? Ciężko powiedzieć. Może później będziemy mieli jakiś przedmiot? Tak to możemy zginąć. Coś tutaj powiedział, że widział jakieś ślady obozowiska po drodze? Zaraz zobaczymy. Dziwnie, że ten ślad niedźwiedzia się tutaj urywa, tak jakby on tamtędy przeszedł. Jeżeli przeszedł tamtędy, to mnie to bardzo cieszy, bo jeszcze może się pod nim załamał ten most, tak na dobrą sprawę. Tak to trochę wygląda. A, okej, okay. Tutaj przy tym naszym ciepełku. Nice. Mamy jakąś rację żywnościową, trzeba ją ugotować. Okej. Okay. It's about time to head back. I really need to eat something. Dobra, czyli chcę, żebyśmy wracali do naszego, do naszej chałupy. Myślę, że to jeszcze się stanie dziwnego. A chyba, czy jeżeli ja biegnę, to robi mi się cieplej? Bo tam był taki pasek, się pojawiło, że ciepło. Także ciekawe, może tak jest faktycznie. A w ogóle ciekawe, czyja to chata jest i czy ktoś tutaj przyjdzie, a może ten ktoś nie żyje. Zostawiam otwarto, nie? Właśnie. Ale nie sobie przybiec. Jakąś siekierę? Może na zewnątrz coś jest w sumie. Siekierę to raczej się na zewnątrz trzyma, chyba że nie chcesz, żeby zardzewiała. Nie no, gdzieś tu pewnie nie znajdzie, co? No niestety, słuchajcie, dałem wczytanie checkpointu i cofnęło mnie aż tutaj do tego Bajora, czyli to się tak jednak za często niestety nie zapisuje. Więc w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli chcecie, będziemy kontynuować od tamtego punktu, w którym skończyliśmy, czyli od szukania siekiery w następnym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o grze, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. A jeżeli nie to, to może powrót do serii The Long Dark, to naprawdę dobra gra, świetnie oceniana i już w pełnej wersji. Dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!